Witam Cię w cyklu Epoki Literackie w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film zawiera istotne informacje o dwudziestoleciu międzywojennym. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najwięcej, zostań ze mną do końca nagrania. A teraz zaczynamy. Dwudziestolecie międzywojenne jest epoką o najwyraźniej zarysowanych datach początku i końca. Obejmuje czas od 1918 roku. Od zakończenia I wojny światowej aż do roku 1939, czyli rozpoczęcia II wojny światowej. Kazimierz Wyka, krytyk literacki, dokonał bardzo wyrazistego opisu tej epoki. Pierwszą jej dekadę określił mianem Jasnej, drugą nazwał Ciemną. Jasna dekada zdominowana była przez optymizm związany z zakończeniem I wojny światowej. Dla Polski łączyło się to również z odzyskaniem niepodległości, nadziejami na budowanie przyszłości wreszcie po 123 latach zaborów wyzwolonego kraju. Dekada ciemna od 1930 roku związana jest z czasem narastającego poczucia kryzysu kulturowego i społecznego. Zaczynają dominować nastroje katastroficzne w Sztuce. A w życiu wielu społeczeństw europejskich do głosu dochodzą tendencje nacjonalistyczne i ideologie totalitarne nazizm, faszyzm i komunizm. Sztuka okresu międzywojennego charakteryzuje się wielością nurtów. Wyrastają one z modernistycznych tendencji epoki wcześniejszej. Pojawia się nurt awangardowy, futurystyczny, surrealistyczny. Dla kultury polskiej szczególnym momentem w tamtym czasie jest odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. Wpływa to bardzo mocno na twórczość artystyczną. Wielu autorów odchodzi od problematyki narodowo-wyzwoleńczej, czy ogólnie mówiąc narodowej. Wyrażają swój sprzeciw wobec tradycji nawołującej do walki za ojczyznę i dotychczasowych zasad funkcjonowania społecznego, wyrastających z konieczności podporządkowania się nakazom zaborców. Literatura poszukuje nowej tematyki. Założyć można bunt wobec tradycji. Dotychczasowa tradycja zastępowana jest tematami związanymi z codziennością, z postępem cywilizacyjnym, z nowościami technicznymi. Poruszane są kwestie społeczne, zwłaszcza te dotykające spraw rewolucyjno-proletariackich. Wyraźnie wybrzmiewa to na przykład w przedwiośniu Stefana Żeromskiego, który próbuje stawiać pytania odradzającej się Polsce związane z możliwymi drogami rozwoju, z rolą ziemiaństwa polskiego w odradzającym się kraju. Odpowiedzialności władzy, i jej planami oraz pragnieniami oczekującego szybkich zmian i reform społeczeństwa. A wszystko to wplecione w losy młodego pokolenia, reprezentowanego przez Cezarego Barykę, który poszukiwał swojego miejsca w kształtującej się po zaborach Polsce kraju wielkich perspektyw, możliwości, marzeń o szklanych domach i zagrożonego rewolucyjnym przewrotem w bolszewickim stylu. Bo rzeczywiście Napięcia budzące się w społeczeństwach wskazywały na realne zagrożenie rewolucją. Artyści, podejmując wątek chaosu politycznego i społecznego niezadowolenia, tworzyli dzieła o wyraźnie politycznym wydźwięku. Zagadnienie to pojawia się nie tylko w przedwiośniu, ale również w dramacie awangardowym Stanisława Witkiewicza Szewcy. Utwór ten jest obrazem trzech rewolucji społecznych, z których żadna nie prowadzi do wyzwolenia z politycznego ucisku. A granica Zofi naukowskiej nie tylko opisuje ludzkie życie pełne moralnych wyborów, ale również ukazuje niezwykle silnie skontrastowane społeczeństwo polskie drugiej połowy dwudziestolecia. O relacjach jednostki ze społeczeństwem i, szerzej mówiąc, tradycją, pisze Witold Gombrowicz w tekście zatytułowanym "Ferdurkę". W tej typowo awangardowej powieści, bogatej w obrazy absurdalne, groteskowe, odkrywamy sposób autorskiego demaskowania formy zniewalającej ludzkie życie i poszukiwanie dróg walki z nią. Gombrowicz, ukazując w tekście losy głównego bohatera Józefa Kowalskiego, wyraźnie stara się uświadomić zagrożenie wypływające ze zgody na wtłoczenie człowieka w oczekiwaną społecznie formę. Infantylizacja, bezrefleksyjne podążanie za nowoczesną modą czy też skostniałe trwanie w źle rozumianej tradycji ziemiańsko-arystokratycznej to tylko niektóre z problemów ukazanych w dziele Gombrowicza. Awangardową prozą omawianej przeze mnie epoki są również sklepy cynamonowe Brunona Schulza. Stanowią zbiór wspomnień z dzieciństwa autora, spisany prozą poetycką w groteskowo onirycznej konwencji. Znaczący wpływ na kształt kultury polskiej dwudziestolecia międzywojennego mają również grupy poetyckie tamtego czasu. Skamander, reprezentowany przez Tuwima, Wierzyńskiego, Lechonia, Słonimskiego i Waszkiewicza, wyraźnie sygnalizował w swoich tekstach codzienność. Ważnymi tematami tekstów poetów tej grupy programowo-bezprogramowej stały się zdolność fascynacji normalnym. Powszechnym życiem, przyrodą, witalność, optymizm, radość życia. Skamandryci zrywają również z wyszukanym językiem poetyckim, sięgając do słownictwa potocznego. Odchodzą w ten sposób od patosu i wzniosłości. Odrzucają też narzucany przez tradycję wcześniejszą wizerunek poety jako kontynuatora twórczości wielkich romantyków. Zrzucają z ramion płaszcz Konrada, jak to stwierdził Słonimski, aby pisać nie o Polsce oczekującej poświęcenia życia dla odzyskania niepodległości. Ale o tej, która cieszy się z wolności i dostrzega uroki codzienności, piękno wiosennej przyrody czy niezwykłość zwykłych podróży tramwajem, o czym przekonywał krytyków Tuwim w swoim wierszu. Inaczej swoje poetyckie powołanie widzieli autorzy skupieni wokół awangardy krakowskiej Pajper, Przybość, Kurek. Głosili kult nowoczesności, techniki i rozwoju cywilizacyjnego. Fascynowało ich miasto, masa ludzi i maszyna. W ich rozumieniu artysta miał głosić pochwały rozwoju cywilizacyjnego i być rzemieślnikiem słowa, a nie twórcą poddanym poetyckiemu natchnieniu. Najbardziej skrajną opcją wobec tradycji była postawa futurystów, których w literaturze polskiej reprezentowali Wad, Stern, Młodorzeniec, Jasieński. Głosili kult cywilizacji i rewolucji. Opowiadali się za poezją wolną od jakichkolwiek zasad składni i ortografii. Jednak ten sposób artystycznego wyrażania myśli nie spotkał się z wystarczająco intensywnym odbiorem społecznym, i po kilku latach artyści ci porzucili nurt futurystyczny, włączając się w ruch awangardowy. W drugim dziesięcioleciu, dwudziestolecia międzywojennego, w latach trzydziestych, budzi się w społeczeństwie niepokój, pesymizm, poczucie zagubienia. Narastają nastroje katastroficzne, które wyraźnie widać w twórczości drugiej awangardy, reprezentowanej m.in. przez Miłosza czy też Czechowicza. Artyści przeczuwają nadchodzący kryzys europejski, który objawił się wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. Okazywane w ich tekstach wizje nadchodzącej zagłady często określane są apokalipsą zapowiadaną. Literatura dwudziestolecia międzywojennego pomocna może być przy omawianiu wielu motywów. To twórczość pełna radości życia i witalizmu, fascynacji codziennością i potocznością. Szczególnie widać to w twórczości Skamandrytów. Znajdziemy w tym okresie również dzieła opiewające rozwój cywilizacyjny, nowoczesność, postęp. Miasto i żyjący w nim ludzie stają się tematem m.in. twórczości poetów awangardy krakowskiej. O drogach odbudowy państwa polskiego po 123 latach niewoli, zmaganiu z rewolucją, dojrzewaniu, miłości i polityce pisze m.in. Romski w Przedwiośniu. Temat niepokojów społecznych i gwałtownych przemian ustrojowych odnaleźć można w Szewcach Witkacego. A nad kondycją człowieka uwikłanego w formy społeczne, nakazy i zakazy kulturowe ramy pochyla się Gombrowicz w ferdydurkę. Zagadnienia ludzkiej psychiki i wspomnień przywoływane są w granicy naukowskiej i sklepach cynamonowych szulca. Warto pamiętać, że w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, która mogłaby się wydawać pogodną i nastawioną na kształtowanie rozwijającego się społeczeństwa, pojawiają się również noty katastroficzne, przynoszące zapowiedź nadchodzącego konfliktu związanego z II wojną światową. Więcej informacji o lekturach oraz istotnych, maturalnych zagadnieniach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?